Witam wszystkich serdecznie, zapraszam na kolejny film. Tym razem będzie to John Deere 8530. Utrzymanie dzienne 320 euro. Moc maksymalna 360 koni. To kupujemy. Podobno ma mod orki. Ale sprawdzimy. Gdzieś pług miał zaparkowany, a jest tam. Dobrze, on tak się prezentuje z zewnątrz. Anteny ma jakąś. Dobra, zasiądźmy za kółkiem. Odpalił. Ciemne spaliny nawet ma. No. Koguty działają. Tu z przedni. Podepniemy pług na próbę. A tu z przedni działa, ale nie rozkładają mu się te ramiona tuza. Trochę dziwnie wygląda. Zaczep tylny. Zaczep tylny działa dobrze. Z przodu ma jakiś zaczep wysoki? Chyba nie ma. Jest tylko niski zaczep. Znaczy w ogóle nie ma zaczepu. Z przodu jakiegokolwiek. Więc. Dobra, tył. Zobaczymy jak tylny. Tylny zaczep wysoki działa. Tylny wysoki też poprawnie. Światła z tyłu są. Przednie są. Jakieś dodatkowe światła mamy? Mamy dodatkowe tył. Tylne robocze są. Kierunkowskazy awaryjne. Drugi kierunek jest z tyłu. Też działają. Stop. Jest. Dobra, podpinamy teraz pług. Zobaczymy jak pług będzie się zachowywał. Podobno ten mod, ten John Deere ma mod orki. A tył. Tył działa. Działa poprawnie. Jedziemy pługiem na pole. Ale podskoczył. Dobra, ja tu mam już trochę. Można mod orki sprawdzić już bez orania, bo ja tu mam. A, czyli mam mod orki, bo już trochę mam zaorane tutaj pole kawałek. Może coś tam. Ale jeszcze dla was tutaj. Opuszczę pług i przejadę kawałek pługiem. Fajnie, mam ciemne spaliny, także już. No, dobrze, sprawnie wszystko. Mod orki działa. Przejedziemy się w drugą stronę. Mod orki działa. Zapadają się koła dobrze. Czyli wszystko ok. Czyli opis jest. Opis jest prawidłowy. No, także dzięki serdeczne za obejrzenie. Lajkujcie, łapkujcie, subskrybujcie. Na pewno filmów będzie więcej. Do usłyszenia, cześć.